Zacznijmy od narysowania dwóch przecinających się odcinków. Tutaj będziemy mieli jeden odcinek i końce tego odcinka nazwiemy sobie tutaj. Ten koniec jako A, ten koniec jako B i drugi odcinek o końcach C oraz D. I teraz popatrzmy. Załóżmy, że znamy miarę tego kąta i załóżmy, że miara tego kąta wynosi 170 stopni. O, to jest ten kąt tutaj. I chcielibyśmy wyznaczyć miary pozostałych kątów, czyli miarę tego kąta, tego kąta oraz miarę tego kąta. I popatrzmy, co wiemy. Możemy na początku wyciągnąć sobie takie wnioski. Popatrzmy, o, jeszcze punkt przecięcia oznaczymy sobie jako E. Wiemy, że kąt BED. Oraz kąt CED to są kąty, które mają wspólny wierzchołek. To jest ten wierzchołek i wspólne ramię. Czyli możemy sobie to zapisać. Kąt BED i kąt CEB. Wiemy o tych kątach, że mają wspólny wierzchołek. Wierzchołek. I wspólne ramię. Wspólne ramię. Ramię. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że te ramiona tutaj, CE oraz ED, widzimy, że to jest odcinek, tak? bo to był ten nasz odcinek, to są dwa przecinające się odcinki, czyli ten kąt tutaj to jest kąt, który ma miarę 180 stopni, czyli ten kąt nazywa się kątem półpełnym, czyli to jest kąt CED, to jest kąt kąt półpełny. Co wiemy o kącie półpełnym? Kąt półpełny ma miarę 180 stopni. Oj, półpełny. Kąt półpełny ma miarę 180 stopni. Czyli z tego wynika, że te dwa kąty, kąt BED oraz kąt CEB to są kąty przyległe. Czyli wiemy, że kąty przyległe mają wspólne ramię, a pozostałe ramiona tutaj dopełniają się do prostej. Czyli takie dwa kąty nazywamy kątami przyległymi i nazwiemy to sobie o kąt B, E, D i kąt C, E, B. To są kąty przyległe. Przyległe. I co wiemy o kątach przyległych? Wiemy, że kąty przyległe sumują się do 180 stopni, czyli możemy zapisać, że miara kąta BED, BED widzimy, że mamy miarę tego kąta, 70 stopni, czyli to jest kąt BED, miara tego kąta plus miara kąta CEB, suma Miar tych dwóch kątów daje nam 180 stopni. Wiemy, że BED to 70 stopni, więc możemy to sobie zamienić na 70 stopni. I popatrzmy, co mamy dodać do 70 stopni, aby otrzymać 180 stopni. No oczywiście możemy łatwo policzyć, że 110, czyli miara kąta CEB to 110 stopni. Czyli wiemy, że miara tego kąta to 110 stopni. Hmm. I teraz chciałbym, abyśmy pomyśleli o nowym kącie, w sumie o dwóch kątach, o tym nowym kącie i o kącie, który znajduje się tutaj, w taki sam sposób, jak pomyśleliśmy o tych dwóch poprzednich kątach, czyli popatrzmy, kąt e, CEA oraz kąt CEB. CEB to są kąty, które mają wspólne ramię i wspólny wierzchołek, a pozostałe ramiona dopełniają się do prostej, czyli mamy dokładnie taki sam wniosek jak przy tych dwóch kątach tutaj, czyli wiemy, że ten kąt CEA oraz CEB to są kąty, które sumują się do 180 stopni i możemy sobie to zapisać, czyli miara kąta CEA plus miara tego kąta, który jest tutaj, czyli 110 stopni. Miary tych dwóch kątów sumują się do 180 stopni, czyli wiemy, że miara kąta CEA po wykonaniu bardzo prostych obliczeń, 110 przerzucamy na drugą stronę ze zmienionym znakiem i mamy, że ką, miara kąta CEA to 70 stopni. I tutaj mamy 70 stopni. I popatrzmy, mamy tutaj miarę, Taką samą jak y, miarę, która znajduje się tutaj, czyli popatrzmy. Te kąty powstały w wyniku przecięcia się dwóch odcinków i te kąty znajdują się dokładnie naprzeciw siebie. I takie kąty, które znajdują się naprzeciwko siebie, mają taką samą miarę. I e, takie kąty nazywają się kątami wierzchołkowymi, więc możemy sobie zapisać to pod spodem, to jest bardzo ważne. To nie jest dowód, to jest taki praktyczny przykład. W jednej z lekcji można znaleźć dowód, że takie kąty, które powstają w wyniku przecięcia dwóch odcinków, e, to są kąty, które mają takie same miary, czyli zapiszemy sobie teraz to dokładnie. E, kąt CEA i... Kąt. kąt CEA to jest ten kąt tutaj, który ma miarę 70 stopni i kąt BED, czyli ten, który jest naprzeciwko, tak? BED. Te kąty mają taką samą miarę i to są kąty wierzchołkowe. Wierzchołkowe. To jest bardzo ważne, to jest esencja tej lekcji, no ale popatrzmy. Kąt CEB oraz kąt AED to są również kąty, które powstały w wyniku przecięcia dwóch odcinków i znajdują się naprzeciw siebie, czyli miary tych dwóch kątów są również takie same, więc to są również kąty wierzchołkowe, czyli kąt CEB i kąt AED to są również kąty wierzchołkowe. Wierzchołkowe. Kąty wierzchołkowe powstają w wyniku przecięcia dwóch odcinków albo dwóch prostych. No gdybyśmy sobie to przedłużyli, to mielibyśmy dwie proste. Mielibyśmy dokładnie taką samą sytuację. I popatrzmy. Czyli możemy przypuszczać, że miara tego kąta ma również 110 stopni, ale możemy sobie to policzyć. Popatrzmy. Kąt AED oraz kąt CEA to są kąty, które mają wspólny wierzchołek i wspólne ramię, czyli... Yy, Miara tego kąta plus miara tego kąta dadzą nam... Suma tych miar da nam 180 stopni, czyli możemy sobie to zapisać. Miara kąta A E D, czyli tego kąta, tego tutaj, plus miara kąta C E A to jest ten kąt tutaj. Wiemy, że te miary tych dwóch kątów sumują się do 180 stopni. Wiemy, że miara tego kąta to 70 stopni i otrzymujemy, że miara kąta A, E, D. E, wynosi 110 stopni. Musimy od lewej i od prawej strony odjąć 70 stopni i dochodzimy do wniosku, że ten kąt ma 110 stopni, czyli dokładnie tak jak e, przypuszczaliśmy. Jeszcze raz powtarzam, że to nie jest dowód. E, dowód, że takie kąty, które powstają w wyniku e, przecięcia dwóch odcinków bądź dwóch prostych są równe, można znaleźć właśnie w jednej z lekcji.